Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Jest mi niezmiernie miło powitać was finalnie w pierwszej serii na moim kanale. A konkretnie serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. Pewnie wielu czekało, aż wrócę do gameplayów. Przyznam się wam szczerze, ja czekałem jeszcze bardziej, bo po tylu miesiącach wreszcie mogę, powiedzmy, spełniać się w tej wizji i napełnić kanał widzami. Tak, no tak, powiedziałem to i jestem w jakimś sobie dobrze. A więc, bez zbędnego przedłużania, ja przejdę teraz przez proces ustawień. Widzimy się zaraz po intrze. In the closing years of the Sengoku era, Japan was consumed by a perpetual conflict. The fires of war raged on, spreading deep into the mountains, to the land of Ashina. Swordsman Isshin Ashina staged a bloody coup and wrested control of the land. What's the matter, Stray? Nothing left to lose. Well, would you look at that? Fascinating. Will you join me, starving wolf? On that day, a young cub was taken from the battlefield. He trained relentlessly, and indeed, went on to become a master shinobi. Listen, wolf. You must never forget the Shinobi Code. As your father, my word is absolute. Your master's is a close second. As of today, he is your master. Defend him with your life. If he is taken, bring him back at any cost. You understand me, don't you, Wolf? Some 20 years after Isshin's coup, the Ashina clan was on the brink of collapse. And the shinobi, known as Wolf, had lost everything. Both the man who took him in and the boy he had sworn to protect. Thank you.
Shinobi. Open your eyes. For the sake of your master. I w tym momencie po raz pierwszy obejmuję kontrolę nad bohaterem naszej opowieści, czyli Sekiro. Jednorękim wilkiem. Ale dlaczego jednorękim, to się pewnie jeszcze dowiemy, bo chwilowo ręce ma obie i dodatkowo normalne. W porównaniu z tym, co widziałem na miniaturze. No ale nic, podnieśmy. Tam nam ktoś coś zrzucił, pewnie jakąś wiadomość, ale zobaczmy. Tak jest. Ozdobny list. List wrzucony do studni. Wilku panicza Kuro, przeznaczenie czeka na ciebie w księżycowej wieży. Ucieknij ze studni i znajdź wieżę skąpaną w świetle księżyca. Dotrzesz do niej nawet bez miecza. Idź po cichu. Zachowaj czujność. Mogą mi się osiągnięcia steamowe nie pojawiać przez jakiś czas, ponieważ troszeczkę sobie pograłem, żeby sprawdzić, jak wszystko działa, i działa bajecznie. Także. A, i żeby nie było, gram na komputerze z podpiętym padem. Zbiornik w Ashinie. No, pierwsza lokacja. Okej. Okay. To jest też pewna nowość, powiedzmy. No, nowość dla mnie. O, mianowicie, po pierwsze, przyleganie do ściany. O właśnie. A po drugie, ukrywanie się. Idź do celu niepostrzeżenie, chowając się w krzakach lub poruszając pod podłogą. Na razie nie masz miecza. Skradając się, unikaj wrogów i zmierzaj w stronę księżycowej wieży. Tuż przed wykryciem cię przez wrogów, nad ich głowami pojawią się znaczniki ostrzegawcze. That Shinobi at the bottom of the well. We didn't shackle him, restrain him, nothing. That doesn't worry anybody? Not at all. Not only is he unarmed, he has completely lost his will to live. Nothing but a coward, unworthy of our concern. Dla mnie to jest trochę śmieszne, bo ja jestem święcie przekonany, że on, czy tej wilk, byłby w stanie zajść któregokolwiek, skręcić mu kark, zabrać mu miecz i się z nimi rozprawić. Ale wiadomo, prolog, trzeba się go jakoś trzymać. Także idziemy dalej. Ale właśnie, włączyłem angielskie. Domyślnie gra jest z polskimi napisami i japońskimi głosami. I mimo iż japońskie głosy ma, powiedzmy, no, takie większe uczucia pewnie oddają, ale ja wolę angielski, ponieważ czasami lubię posłuchać po prostu, co postaci mówią, a jako że ja japońskiego nie znam za grosz, to wolę dać angielski. Szkoda tylko, że nie ma polskiego. Naprawdę, bardzo szkoda. Okej, okay, tutaj mamy dwóch ziomeczków, no to spróbujmy ich podsłuchać. Lord Genichiro. Okej. Okay. Pewnie jakaś ważna postać. I jakby co, jak mi ktoś zaspoileruje, to biada mu. O, a tego nie podsłuchałem wcześniej. The moon view tower door. You check that it's locked, right? It's certainly locked, but nobody picked that hole in the wall. That? Don't worry about it. The whole face is the edge of a cliff. No one could pass through. Challenge accepted, gościu. Skoro nikt nie przejdzie, no to ja se przejdę. Przy okazji będę miał pewność, że nikt mi tam nie pójdzie. Okej, okay, zwisk krawędzi. Przechodzimy.
do góry. Okej. Hop. Hop, hop. Ach, dobrze. Dobra. O, i jest dziura w ścianie, o której wspominał ziomeczek. I jest pan wilka, czyli Kuro. You did well to come here. It's been too long, Wolf. I've come to free you, my lord. Well then. Raise your head. Kusabimaru, your sword. My shinobi. In accordance with the bond of Lord and Retainer, you will pledge your life in my service. As you command. No i cyk, jesteśmy już uzbrojeni. Kusabimaru, katana otrzymana od Kuro, boskiego potomka, stanowi dziedzictwo rodziny Hirata, która wywodzi się z młodszych synów rodu Ashina. Choć wydawało się, że katana zaginęła, trafiła jednak z powrotem w ręce wilka. Nazwa Kusabimaru napomina. Zadaniem shinobi jest zabijanie, lecz nawet shinobi musi pamiętać o litości. Samo ostrze może unaoczniać tę myśl. Jak powiedział Kuro, jest to właśnie miecz wilka. Okej, okay, no to pogadajmy. Loyal Wolf, I see you are wounded. I have something that may help. It is a special gourd of medicinal waters. Use it to heal your wounds. Tykwa lecznicza, czyli sekirowy Dark Soulsowy Estus. Tykwa wypełniona lekiem przywracającym żywotność. Odpoczynek pozwala napełnić tykwę. Wykonana przez uczennicę wybitnego lekarza Dogena. To dziwne, że tykwa sama napełnia się leczniczą wodą. Sekret jej działania może tkwić w znajdujących się w niej nasionach. My lord. Now then, were you gravely injured? Afterward? After what? Do you not remember that night? I do not. No. We'll talk about it later. Right now we must escape Ashina Castle. As you say. There's a secret passage beneath the moat bridge that will take us out of the castle. Lord Ishin told me about it once. I ask you to find that secret passage. Once you find it, signal me with a reed whistle. You know, like you used to long ago. I will join you as soon as I hear it. Może zmieniać przedmioty podręczne i korzystać z nich dostosowane do sytuacji, na przykład jeśli nie masz wrażenia. Aha, okej. Okay. W górę użyj. I w lewo, prawo na krzyżaku zmieniać przedmioty podręczne. Okej. Okay. No to... A, no tak. Jeszcze muszę przypisać pewnie. Menu ekwipunku. Przedmioty podręczne. 5 miejsc, do których możesz przypisać przedmioty. Okej. Okay. To jakieś zablokowane opcje jeszcze są, widzę. Dobytek. Posiadane przedmioty można obejrzeć w menu dobytku. Zmiany kategorii służą triggery. O, posążek powrotu. Mały drewniany Budda wielkości dłoni. Można z niego korzystać wielokrotnie. Wilk ma go od czasu, gdy został ocalony przez swego ojca. Krawędzie posążka są zaokrąglone od częstego użycia. Ten Budda jest wykorzystywany w celu powrotu do domu. Przenosi właściciela do ostatnio użytego posążka rzeźbiarza lub do zaniedbanej świątyni. A, właśnie, posążki rzeźbiarza, czyli... pewnikiem, czy pewnikiem, nie będę dodał, że nie wiem, bo co nieco pograłem. Posążki rzeźbiarza to są właśnie w Sekiro odpowiedniki Dark Soulsowych ognisk, a zaniedbana świątynia to takie ważniejsze miejsce w grze, ale spokojnie, długo nie grałem. Jakieś chyba 2-3 godziny, ale uwierzcie mi, daleko nie zaszedłem.
Ledwo do pierwszego minibossa i ledwo go pokonałem. No ale nic. Tutaj ustawienia i tak dalej. No ale dobra, przypiszmy sobie Estusika. Posążku na razie nie będę przypisał, bo w sumie nie ma po co. O, świetne healowanie, no. Z ledwo co do pół HP. Okej, okay, tutaj, o, tutaj mamy też granuleczkę. No i nie przeczytałem opisu, ale to się zaraz zmieni. Dobra, hop. Ale w ogóle zauważcie, jak on zawsze z nim rozmawia. Cyk. No, i zawsze ten przyklęk, jako szacunek dla swojego pana. A, dobre, nie? No ale dobra, jeszcze ta granuleczka. Lecznicze granulki, które powoli przywracają żywotność. Tajemny środek leczniczy, znany na tych ziemiach od pokoleń. Kroniki mówią, że był używany w bitwach od niepamiętnych czasów i stanowił źródło słynnej nieustępliwości wojowników z Ashiny. Szkatułka wypełniona takimi granulkami służyła też za amulet bitewny. Okej, okay, czyli powiedzmy taka... ten... taki... klejnot dusz. Nie? Tak, taka mała apteczka, powiedzmy. A. Jezus. Nie ma tak mieć kontroler do PS-a, a pokazuje ci oznaczenia z Xboxa. Ja to gwarantuję, będę się mylił nagminnie. O, postura i śmiertelne ciosy. No właśnie, czyli taka zabawa mechaniką, ponieważ tam, gdzie w innych Souls-like'ach, czytaj Bloodborne, Dark Souls'ach, czy chociażby na już Elden Ringu, można przełamać posturę przeciwnika, aby zadać mu potężny cios. Tutaj jest to jedyny sposób, znaczy jedyny, jeden z dwóch sposobów na zabicie przeciwnika. Shinobi stara się przełamać posturę przeciwnika. Jednym ze sposobów, by to osiągnąć, jest atakowanie wroga. Kiedy postura zostanie przełamana, staje się on narażony na śmiertelny cios Shinobi. No właśnie, ponieważ możemy normalnie zeskrobać pasek życia wroga, albo rozbić jego posturę i niezależnie od tego, ile zdrowia przeciwnik jeszcze ma, naraz go zdjąć. Ale także możemy się do ziomka zakraść i po cichu go zdjąć. No, chodź. Wow, idealne parowanie totalnym przypadkiem. To lubię. Okej, okay. Niestety nie mam tej tykwy już. Co troszkę boli, ale odbijanie ciosów, no czyli a propos tego, co zrobiłem przed chwilą. Czasem bezpardonowy atak to za mało, aby przełamać posturę. Odbijanie ataków to inny sposób na jej naruszanie. Zdęczny Shinobi używa kombinacji odbić i ataków, aby szybko osiągnąć zwycięstwo. I lewy bumper, gdy atak trafia. O, to już mi się udało nas wyczuć. Szkoda, że mi X dla nich nie leci, no ale trudno się mówi. Namierzanie celu, to wiadomo. Muszę się przełączać. Gdzie? Ej! Niezupełnie się czujesz? No, spokój. Granulka. Ziomek. Oj, przydupa za drzwiami. No, ale to honorowe. Żeby tak kozaczył, bo jestem na strzała teraz. Okej. Okay. Coś tu macie? Nie. I... pierwszy miniboss. Kontrcięcie. Kontrcięcie można wykonać tuż po odbiciu ataku. Pozwoli to zadać obrażenia postury, nie dając wrogowi czasu na pozbieranie się. Czyli po prostu odbicie i od razu atak. Ale jak widzicie, jeszcze z nim walczę. A to dlatego, że silnych wrogów, niektórych, trzeba zatrafić więc kilkoma śmiertelnymi ciosami. W przypadku tego ziomeczka, jak pokazują kropeczki na jego paskiem zdrowia, są to dwa śmiertelne ciosy. No chodź, chodź. Oj. No niestety,
Okej, to widzimy się tam. I jesteśmy w tym samym momencie. Ej, ale nie da się rozwalić tak samo, baranie. Ok, tym razem już. Okej. Okay. I co, granuleczka? No, obviously, że nie otworzę tego z tej strony. Okej, okay. Czyli trzeba iść tędy. Garść popiołu popiół zbity w twardą grudkę. Rzućmy przeciwnika, aby chwilowo rozproszyć jego uwagę. W Ashlin śnieg pada obficie i palenisko pokrywa się obfitą warstwą popiołu. No, w tym przypadku kamień, nie palenisko, ale pewnie taka wskazówka, gdzie można tego szukać. I faktycznie, znalazłem to w kilku ogniskach. Okej, okay, na górę, na górę. I cyk, podskuję. Security is getting tight. War will be upon us very soon. Okej. Okay. Ciekawe, z kim oni w sumie walczą. Tak na razie wygląda, jakby walczyli tylko i wyłącznie między sobą. Co to jest? Ty, ej. Uda się? No, powoli, powoli. Jezus Maria, co to jest? No i co ich zdjęty? Ale widzieliście to? Co to miało być? Okej, opuść się. Brawo ja. Tak, 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 utrzymanie podręcznych. A, fajnie. Chwilowo nie mam ochoty na walkę ze zwierzętami. Dobra, muszę tam szybko wrócić. Chłopaj się. Na górę. Dobra. I jestem z powrotem. Tylko teraz tego nie spieprzyć, nie? Bo naprawdę, nie mam ochoty tego powtarzać. Po raz kolejny. Dobra. Cyk. Kolejna granulka, miło. Już mam pewnie, znaczy pewnie, mam już maksa. Tam trzy mogę mieć przy sobie. Okej. Okay. I jest przejście. Ale na boso? Wolf, you found it. Now let us leave this place. Yes, my lord. Swydrąg, widzieliście, jak ten przybrany ojciec. Think that this is the only way to run from the faded bloodline is the only answer. Okay. Jak przybrany ojciec sowy, znaczy sowy, Boże, wilka, ten, bo on nie nacisnął, on tylko dotknął jego twarzy w tym miejscu, widzicie, jest taka, powiedzmy, blizna po ostrzu, to jest właśnie ta, on tylko dotknął miecza, jak ostra była ta katana, wilk też, tylko to złapał lekko i już leciała mu krew. A to, że był dzieckiem, nic nie znaczy. Nawet dziecko, żeby się przecięło krwią, do krwi, musiałby mocno docisnąć sobie ostrze do tego, a on tylko to złapał. Jak ostry był ten miecz? Where shall we go once we're away from the castle? I suppose the first thing we should do is cross the Ashina border. Or perhaps we should hide somewhere. What do you think? Whatever you desire. Whatever I desire? That's the wolf I know. My lord. Oh, nothing. I was just reminiscing. Onward then.
Okej. Okay. Let's go then. Ale teraz on nie przyklęknął. No, szkoda. O, ładne i... jest ziemeczek. The divine air. Last we stood together was your uncle's funeral. Lord Genichiro. I... thank you. Leave this to me. One by one versus one. So the noble shinobi stands in our way. Czemu jego miecz jest dwa razy dłuższy niż mój? You face Genichiro Asuka. Oj, jak mnie wio kopnął. A dobra, myślę, że uniknąłem, ale niestety nie udało się. Paparoń. Jak? Is that all a shinobi has to offer? The divine heir will be coming with me. Ja podziwiam ludzi, którzy by go pokonali nie na nowej grze plus, tylko za pierwszym podejściem, tak jak ja teraz. Ja podziwiam ludzi, którzy by to zrobili, naprawdę. Twoja nowa rąsia. So you're awake. Looks like death is not your fate just yet. Proteza Shinobi. Sztuczna ręka Shinobi otrzymana od rzeźbiarza. Kopia ludzkiej ręki wypełniona różnymi mechanizmami. Wydaje się, że została opracowana z myślą o wprowadzaniu kolejnych zmian. Choć na jej powierzchni można dostrzec nacięcia oraz palmy krwi i oleju, została utrzymana w doskonałym stanie. A co jest jeszcze lepsze, to jest prawdopodobnie kość albo coś. Rozumiem, że to jest jakaś, powiedzmy, taka a la japońska fantastyka, ale jakim prawem on rusza tym jak normalną ręką? On mu to podpiął pod układ nerwowy, czy jak? Dobrze, teraz chwilę, muszę coś sprawdzić. Okej, już mam ponad pół godziny nagrania, ale myślę, że jeszcze pogadamy z tutaj rzeźbiarzem, jak rozumiem. To jest pewnie rzeźbiarz, jeszcze z nim pogadamy i zakończymy odcinek. What you call yourself? Your eyes,
The eyes of a wolf who has failed in his duties. Or so it seems to me. That is not your concern. Spoken like a true shinobi. I must carve the Buddha. You do what you will. Why am I here? All I did was drag you here. Didn't even know if I was dragging a corpse. Couldn't let you get eaten by a pack of wild dogs. How long was I asleep? Some time has passed since I found you. I see. However, your master yet lives. He's being held prisoner in Ashina Castle. They will soon make use of his bloodline. Looking at you, I'm sure you appreciate the value it has. My left arm. What did you do to me? That is what I call the shinobi prosthetic. A fitting fang for a one-armed wolf. Useless when it comes to carving Buddha, though. You can have it. Shinobi prosthetic? It is no mere replacement for your lost arm. Come to me if you find any shinobi tools. Shinobi tools? I see. For this device. You catch on quick. If you bring me shinobi tools, I'll find a way to fit them to the shinobi prosthetic. Then you'll come to appreciate its worth. I've said too much. Go now. Wręcz nie, powiedziałeś aż za mało. Naprawdę, to jest za mało. Mów więcej. What did you mean when you said they'll make use of his bloodline? I don't know much about him, except the dragon's heritage. There's a special kind of blood by that name, and that blood runs through your master's veins. So the divine heir. Someone's after him. Might be that the strange things happening to your body have something to do with that. Okay. You're quite the strange one. Yet other peculiar visitors have come to this temple. There's one in the clearing to the right of the gate leading off the temple grounds. Two strangers in strange circumstances. You two might get along. Okej. Okay. Zobaczmy, są ostatki, czyli Dark Soul, odpowiednik Dark Soulsowych wiadomości. Tylko tutaj nie jest to napis, a nagranie, które można puścić i polatać sobie za podobizną. You see the kind-faced Buddha there? That isn't one of mine. It was carved by the true sculptor. When a man must confront what is inside of him, it can probably be of help. Confront what is inside him? Anger, sadness, or perhaps old memories of times long gone. That kind of thing. Okay, dobra. O, jest posążek, czyli ognisko. Ja tutaj pamiętam, że coś znalazłem z tyłu. Dobra. Tak sobie jeszcze pozwiedzamy to. Lekka sakiewka. Dobra. Czyli mówiąc krótko, kasa. Ostatki. No, to co powiedziałem przed chwilą. Cyk mieczer wyciągnięty. Garnuleczka. Posążki rzeźbiarza. Rozsiane po całej Ashinie służą za punkty kontrolne. Odpoczynek przy posążku całkowicie odnawia żywotność i przywraca jedną możliwość wskrzeszenia. Bo to jest właśnie kluczowe, dlaczego Shadows Die Twice. Ponieważ jeśli zginiemy, mamy możliwość przywrócenia się do życia. Czasem więcej niż raz, ale zależy jak szybko później zginiemy w grze. Kolejne śmierci, nie wskrzeszenia, kolejne śmierci będą miały jakieś negatywne efekty. Tyle wiemy. Sprawia również, że ze schowka zostają dodane do dobytku brakujące przedmioty podręczne i symbole ducha.
symbole ducha, czyli właśnie to, co jest potrzebne, aby używać w ogóle narzędzi protezy. Poza pewnymi wyjątkami, odpoczynek ożywia też poprzednio pokonanych wrogów. Poza pewnymi wyjątkami, czyli mini-bossami i bossami. Mówiąc krótko. Okej, okay. Odpoczywać nie muszę póki co. I jest ziomeczek, który jest taką kukłą treningową, mówiąc krótko. Never seen you before. Your name? Won't tell me. But you do have the look of a skilled shinobi. A shinobi. Or perhaps... Sir, please heed my humble request. Face me in battle. Damn. Still alive. That swordsmanship, it was a thing to behold. Few have managed to kill me in such a thorough manner. What are you? Some call it undying. Others, infested. I can't die, so I just am. How about you? What brings you to a rundown temple like this? Seems you have a lot on your mind. Say, why don't you use me for some sword practice? Might come in handy for whatever your mission is. A warm body that can't die might prove useful to you. I volunteer mine. Well? Very well. Right then. Let's go. They say, swinging one sword is a cure for boredom. Have you noticed? This temple attracts those with nowhere else to go. I certainly fit that description. And I suppose that's why interesting things make their way into the offering box from time to time. Okay, trening to wiadomo. Come back whenever you like. If you have techniques to try out, I'm at your disposal. Hanbei nieśmiertelny. Skrzyna ofiary, czyli po prostu właśnie ten cały schowek, który pewnie mogę sobie potem wyciągać. Jeszcze nie wiem, jak to działa dokładnie, bo samemu nie miałem, ciągle mi tylko właśnie z posążka przychodziło, ale moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Przeszliśmy prolog, jesteśmy właśnie w zaniedbanej świątyni i to koniec tego odcinka, a więc... Czekam na wasz odzew w komentarzach, czekam, czy wam się to spodoba, bo mnie spodoba się na pewno. Widzimy się już w kolejnym odcinku i myślę, że jeszcze dzisiaj możecie spodziewać się kolejnego. A zatem do usłyszenia. Narka.